Witam. Witam, dzień dobry wszystkim, którzy będą to oglądali. Mamy dziś 3 stycznia. Pochmurny dzień. Ciepło, 7 stopni, przepraszam. 7 stopni jest na dworze. Chcę wykorzystać czas, kiedy jestem sam w domu. Wtedy mam komfort ciszy i nikt po domu się nie kręci. Nie żeby mi to przeszkadzało absolutnie, ale żeby nagrać film, muszę mieć święty spokój. Zastanawiałem się od ostatniego spotkania naszego, które nagrywałem w sobotę. Zastanawiałem się, co miałbym dalej mówić, co miałbym opowiadać. W kwestii raka jest to bardzo proste, bo to widzicie. Czekam na dzień 6 stycznia, dlatego że dzisiaj wieczorem zdejmuję połówkę plastra, bo mam już tylko połowę naklejoną. I po 3 dniach, jak ten środek znieczulający wysyci się całkowicie z organizmu, będę mógł zacząć próbować rekonwalescencję, ćwiczenia jakieś delikatnie, powoli. Będę się poruszał, dlatego że to chciałbym zacząć chodzić. Chciałbym stanąć na nogi i móc się poruszać, dlatego że miałem zaatakowany kręgosłup. Czuję, że tam jeszcze coś jest, ale nie, ale może to być też wynikiem tego, że leżę 2 miesiące. Leżę plackiem. Ostatnio trochę siedzę więcej, więc trochę lepiej jest. No ale chciałbym zacząć wracać do życia. Jeżeli po zdjęciu plastra nie będę czuł bólu, to będę próbował powolutku przystosować się do tego, żeby wstać i najpierw wstać. Usiąść na brzegu łóżka, poruszać nogami, potem wstać. Przepraszam, że będę popijał sobie, ale wody muszę pić dużo. Poza tym chcę się pić. Był u mnie w sobotę mój przyjaciel, fizjoterapeuta, który od, nie wiem, 30 lat zajmuje się fizjoterapią. Mieszka w tej chwili w Berlinie. Piękny człowiek. Bardzo wrażliwy. Iwonka poprosiła, żeby położył się na plecach, żeby on mógł zbadać mój kręgosłup i zobaczyć, co tam się dzieje. Położyłem się na brzuchu, położyłem się, także plecy wystawiłem, no i on wymacał mój kręgosłup, znał stan mojego zdrowia, stan mojego kręgosłupa i powiedział, że jest zaskoczony tym, że nie wyczuwa tam jakichś zmian, jakiejś wielkiej patologii. Są tam zmiany, no wiadomo, ja mam 64 lata, ten kręgosłup jest zużyty już przez pracę ciężką, przez dźwiganie ciężarów. Moja praca ostatnie kilka lat, 10 czy 12 lat, to było targanie zbiorników z mikroorganizmami na samochód, z samochodu na samochód i tak w kółko. Także ten kręgosłup nosi znamiona zużycia i wyczerpania, ale on powiedział, że na ten stan chorobowy, który ja przeszedłem, jest zaskoczony. Pozytywnie jest zaskoczony tym, że nie ma tam jakichś patologicznych zmian. A on cały czas pracuje w Berlinie w szpitalu z takimi ludźmi. Z ludźmi bardzo chorymi, z ludźmi z uszkodzonym kręgosłupem niejednokrotnie. Także jest to dla niego normalką oglądać kręgosłup. Wiecie co, dodało mi to wiatru w skrzydła, ucieszyłem się bardzo. Bardzo się ucieszyłem. Wczoraj był u mnie też przyjaciel z sąsiedniej wsi.
który też miał PSA, z tym, że on miał na poziomie tam chyba 70, a nie 2480, tak jak ja. No ale on poszedł tą ścieżką leczenia szpitalnego, że tak się wyrażę. No i w tej chwili PSA ma na poziomie tam chyba 0,5 miał, czy nawet mniej jak 0,5, 0,38 jakoś tak, bardzo, bardzo niskie PSA. Jest oczywiście leczony cały czas hormonoterapią, ale miał też robione naświetlania. No i po tych naświetlaniach, to rok temu te naświetlania były robione. On się cieszy, że, no, że już nie ma tych znamion nowotwora prostaty, ale niestety zdarza mu się co jakiś czas krwotok z jelita grubego. I mówi, że najprawdopodobniej radioterapia przypaliła coś mu tam. No i co jakiś czas zdarzają się takie krwotoki. Jak zapytał swoją panią onkolog, co ona na to, odesłała go do lekarza rodzinnego, że lekarz rodzinny powinien sobie z tym jakoś poradzić. Też oczywiście jakieś tabletki da. I powiem wam, że zasmuciłem się słysząc to, bo nie wiedziałem, że on ma tego rodzaju problemy. Zresztą nie tylko on, bo opowiadam mi o swoim znajomym, który ma, no, jeszcze gorsze stany po radioterapii. Zasmuciło mnie to, dlatego że ten człowiek jest drogi mojemu sercu, jest mi bliski, naprawdę jest to wrażliwy, piękny człowiek. Rozmawiamy dużo, ostatnio dużo rozmawiamy. Rozmawiamy o Bogu też, bo on jest niewierzący i on się zgodził na to, że on po prostu w pewnym momencie zgaśnie i go nie będzie i będzie w stanie niebytu. Ja próbuję cały czas pokazać mu, że jest Bóg, jest Stwórca, jest ktoś, kto nas stworzył, zmontował, wymyślił sobie nas, jest ktoś, kto nas powołał do życia, jest ktoś, kto nas cały czas przez życie prowadzi i chce, żebyśmy dotrwali w wierze i w zaufaniu w Boga i zaufaniu do Boga, że przyjdzie taki czas, że historia grzechu zostanie zakończona. Skończy się ta tragiczna historia we wszechświecie, na naszej pięknej, błękitnej planecie dochodzi końca historia nieposłuszeństwa wobec Boga, istot, które Bóg stworzył, istot moralnych, wolnych, jeśli chodzi o kwestię wyboru. I żebyśmy wytrzymali ten czas, a potem będzie już Królestwo Niebieskie, gdzie nie będzie śmierci, łez, nie będzie płaczu, nie będzie cierpienia, nie będzie tego wszystkiego, co sprawia, że czasami nam się nie chce żyć. I Rysiu mi to powiedział właśnie: mój Zbyszek, wiesz co, ja nie wierzę, że jest możliwe coś takiego, natomiast na takie coś jak tutaj, to ja już się nie piszę, już mam dość tego. On jest zmęczony, wiecie co, cierpieniem ludzi, oglądaniem tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, hipokryzją ludzi wierzących, którzy tak naprawdę tylko kłapią o Bogu, a rzeczywistość jest zupełnie inna, nie ma to nic wspólnego z uczciwością, z rzetelnością. On zna ludzi, spotyka ludzi prawych i niekoniecznie religijnych. Wiecie, to jest dramat w tym świecie, że ludzie, którzy mienią się być chrześcijanami, mówią dużo o chrześcijaństwie, natomiast życiem swoim kompletnie tego Boga zaprzeczają. Bóg się nie przyznaje do nich. Modlę się o Niego, modlę się, żeby Bóg go obudził gdzieś i żeby on się uchwycił wiarą Chrystusa. Chciałem dzisiaj się z wami podzielić kolejnym takim odcinkiem, żeby wam pokazać, jak ja czytam Biblię, jak Bóg mi objawia i pokazuje pewne rzeczy, które są w Biblii, jak zmienił kompletnie perspektywę mojego widzenia. Jak zupełnie inaczej to widzę, niż widziałem kiedyś, wcześniej, na początku mojego chrześcijaństwa, gdzie nie radziłem sobie. Wiecie co, gdzie odpychałem pytania, niewygodne i trudne pytania, z którymi sobie nie radziłem. Odpychałem je daleko, dlatego że no, nie miałem na nie odpowiedzi. Nikt nie był w stanie mi udzielić odpowiedzi na te pytania. Ani książki, ani ludzie.
I będzie to historia związana z pewnym moim doświadczeniem. Ale przeczytam wam najpierw z Ewangelii Jana, z 17 rozdziału kilka wersetów, tytułem takiego wprowadzenia. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Wiecie co, ktoś mi zadał pytanie. Zbyszek, to jak to jest z tym Jezusem? Czy Jezus jest Bogiem? Bo ci mówią to, ci mówią tamto. Wiecie co? To ilu jest Bogów? To są dwie osoby, dwóch Bogów, trzy osoby, trzech Bogów. Jedna osoba, jeden Bóg w trzech osobach. Jak to jest? Wiecie co, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że Boga nikt nigdy nie widział. Tak pisze w Biblii, ja nie widziałem Boga. Ja doświadczam Boga, ja rozmawiam z Bogiem. Duch Jezusa jest cały czas przy mnie obecny. Duch Święty jest przy mnie cały czas. Czy Jezus jest Bogiem? Wiecie co, w Ewangelii jest wiele tekstów mówiących, że Jezus jest Bogiem. Wprost jest napisane. Jezus powiedział tutaj tak: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Te wszystkie jakieś tam wykresy, wynalazki na temat trójcy, dwójcy, jedyncy, wiecie co? Ludzie rysują, wyobrażają sobie tego Boga na wszystkie możliwe sposoby. Jak można sobie go wyobrazić? Jak wam pokażę tutaj coś takiego. Ponieważ w trójwymiarze widzicie, to znaczy to jest taki umowny trójwymiar, bo widzicie płaski obraz, ale ponieważ są tutaj cienie, to widać, że to jest walec. Jak go obracam, widać wyraźnie, że to jest walec. Ale co więcej o tym walcu możecie powiedzieć? Tak naprawdę to jest toroid, bo to jest coś takiego. Boga nikt nigdy nie widział. Ja nie wiem, jaki Bóg jest. Wiem, że jest jeden Bóg, bo on powiedział sobie: ja jeden jestem, nie ma innych Bogów. Ale kiedy Jozue pada na twarz przed aniołem, który mówi: jestem wodzem wojska Pana. Gdyby ten anioł był aniołem, stworzeniem, stworzonym przez Boga, to by go podniósł, tak jak Jan kiedyś padł na kolana, na twarz przed aniołem. I anioł mówi: wstań, wstań, co ty robisz? Ja jestem takim samym stworzeniem jak ty. Bogu się kłaniaj. I ponieważ ten anioł, przed którym Jozue padał na twarz, pamiętacie w historii Jerycha, nie podnosi go i przyjmuje hołd i cześć. To znaczy, że przyjmuje, jest Bogiem. Przyjmuje cześć należą wyłącznie Bogu. O Jezusie jest powiedziane, że jest Synem Bożym. I ja to przyjmuję. Jezus jest Synem Bożym. Jak ktoś mi będzie opowiadał, że Jezus to jest Bóg, ten Bóg Ojciec, albo ten Bóg Duch, ten trójkąt taki, pamiętacie te rysunki katolickie? Ja nie przyjmuję tego, bo to jest dla mnie to jest absurdalna nauka. Wiem, że Jezusowi wszystko zostało przekazane, cała pełnia bóstwa, boskości, wszystko. Wiem, że Jezus przychodząc na świat wyrzekł się samego siebie, wyrzekł się boskości. To, co czynił, te zmartwychwzbudzenia, uzdrowienia, rozmnożenia chleba, to wszystko, co robił, to robił mocą taką samą, jaka jest dostępna nam. To jest moc Boża,
której Bóg udziela każdemu, bo przecież apostołowie też zmartwychwstali, też cuda czynili, z ich rąk się działy rzeczy przedziwne. Ja wiem, że te rzeczy dzieją się dzisiaj również. Ja przeżyłem również takie cuda, modliłem się i wynikiem tych modlitw było to, że nagle gdzieś coś odchodziło, ból, jakieś cierpienie odchodziło. Wiele razy doświadczałem tego. Kiedyś modliliśmy się z taką młodą dziewczyną, która nie mogła mieć dzieci. Nie mogła mieć i nie miała mieć dzieci, bo lekarze powiedzieli, że nie będzie miała dzieci, ponieważ tam wszystko jest u niej popsute. I modliliśmy się, Iwonka włożyła ręce na nią i oddaliśmy ją Bogu. I wiecie co, parę miesięcy później ona była w ciąży. Teraz dziecko ma 9 lat. Takie rzeczy mają miejsce, ja wiem. Czy Jezus jest Bogiem? Dla mnie absolutnie tak. Czy Duch Święty jest Bogiem? Dla mnie absolutnie tak. Ale co to znaczy, jak to rozkminić, jak to młodzież mówi? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie pytajcie mnie, bo nie powiem wam. Ja wiem, że jak stanę przed Jezusem, spojrzę mu w oczy i będę go widział w całym majestacie, w pełnej chwale bóstwa i nie zginę od tej chwały, dlatego że będę przemieniony, już będę uczyniony takim, że nie zginę od blasku Bożej chwały, bo będę miał nowe ciało, wszystko nowe będzie. Zapytam go wtedy, powiem: Jezu, to ilu jest tych bogów? Powiem i na pewno mi powie, no przecież on nie będzie chował tego. Ale najważniejszą rzeczą jest, żeby złapać życie wieczne. I on mówi tutaj tak: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne to jest poznać Boga i Jezusa Chrystusa. My dzisiaj Boga możemy poznać tylko przez Jezusa Chrystusa. Przez to, jaki jest Jezus, my możemy doświadczyć, jakim jest Bóg. Bóg jest takim, jakiego go przedstawia Jezus. On mówi do nas w obrazach trójwymiarowych, tak powiem. Bo gdybym wam zaczął mówić o przestrzeniach wielowymiarowych, to no ci, co studiowali matematykę wyższą, oni wiedzieliby, o czym mówię. Są takie przestrzenie wielowymiarowe. Matematycznie jest absolutnie udowodnialne i nawet fizyka, doświadczenia fizyczne pokazują, że faktycznie przestrzeń jest wielowymiarowa, a nie trójwymiarowa, czyli wysokość, długość i szerokość. A ktoś mówi, że czas jest wymiarem. Ja tego nie przyjmuję, nie kupuję, że czas jest wymiarem. Czas jest po prostu i tylko tyle mogę powiedzieć. Bóg jest poza czasem. On jest ponadczasowy. Dla Niego, Jego imię jest Jahwe. Jahwe czy Jehowa, nie wiem, zależy jak to się wymawia. Czyli jestem, który jestem. Dla Niego zawsze jest teraz. Bóg patrzy i jest 3000 lat do tyłu. I On tam jest teraz. Bóg patrzy, jest za 10 lat do przodu. I On tam jest teraz. Dla Niego jest zawsze teraz. Bóg jest zawsze teraz. On tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że jest okrąg. I po okręgu przemieszcza się wektor czasu. Bóg jest w środku. Gdziekolwiek spojrzy na ten czas dzisiaj, teraz, jak spojrzy, to On jest teraz. Ale jak spojrzy w lewo, to On jest parę tysięcy lat temu. Nie wiem, na czym to polega. Ja wiem, że będę chciał wejść w średniowiecze, będę chciał wejść w starożytność, będę chciał wejść w początki stworzenia i mam takie przekonanie, że Bóg mnie tam wmontuje i będę mógł sobie obserwować to wszystko, co wtedy się działo. I dla mnie to będzie teraz. Będę oglądał teraz to, co działo się 6 tysięcy lat temu, kiedy Bóg stwarzał ziemię, świat. Będę mógł patrzeć teraz na to, co dzieje się 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził po ziemi. To będzie coś niesamowitego. Bóg dla nas przygotował takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. Chcę tam być. I najważniejszą rzeczą jest, żebyśmy poznali Go, ale nie w tym sensie, w tym aspekcie fizycznym. Czy On jest taki, czy jest taki, czy jest jakiś jeszcze inny. Nie w tym aspekcie. Tylko w aspekcie moralnym, jaki On jest, jaki jest dobry, jaki jest kochany. Wiecie co, jak patrzycie na kwiaty, czy na coś pięknego, coś niezwykłego, to doznajecie zachwytu.
jak ja patrzę na coś pięknego. Wiecie co? To może być układ chmur na niebie. To może być widok w górach, jak jestem. Widok z góry na tą dolinę i te wszystkie osady, miasteczka, światła, te mrówki, jakimi są samochody poruszające się. To jest to wszystko niesamowite. Doznaję wtedy takiego czegoś. Boże, jakie to jest niezwykłe. Doznaję odczuć estetycznych, doznaję odczucia piękna. Wielu ludzi tego doznaje i każdy, kto jest człowiekiem, jest wyposażony w to, bo Bóg uzdolnił nas do tego, do dostrzegania piękna, miłości, dobra, dobroci. Bóg chce się nam objawić od tej strony, pokazać się od tej strony, ale my, funkcjonując w tym świecie, w tym straszliwym świecie, dzisiaj sprzedanym, sprzedajnym, świecie ludzi złych, podłych, naprawdę potworów, w świecie, gdzie nikt nie ma litości, gdzie ludzie umierają, zwierzęta giną, gdzie są fabryki mięsa, gdzie zwierzęta cierpią. To mięso to jest jedno wielkie cierpienie, które jest sprzedawane w sklepach. My kupujemy cierpienie, potem jemy to. To cierpienie potem się przeistacza w nas. Nie dajemy sobie rady, po prostu nie wiemy, co się dzieje z nami, dlaczego doświadczamy jakichś stanów dziwnych, emocjonalnych. Dlatego, że żyjemy w świecie, my w czeluści żyjemy, w świecie ciemności. Dlatego wszystko to piękne, o czym Biblia mówi, to jest zawsze pełne światła. A tam, gdzie na nowej ziemi nie będzie już, jest napisane, no to takie ciekawe, wiecie, co naprawdę kiedyś się zastanawiałem. Objawienie 21, 22. I świątyni w nim nie widziałem. Bo w niebie jest świątynia. W tej chwili jeszcze jest świątynia w niebie. O tym uczy Biblia cały czas. Lecz świątyni w nim nie widziałem, w tym mieście świętym. Albowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego świątynią oraz baranek. Znowu dwie osoby są wymienione. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża. A lampą jego jest baranek. Co to znaczy? Nie wiem. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. Bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam już nie będzie. Wiecie co to? No, nieprawdopodobne rzeczy. Chcę być w tym świecie. Chcę zrobić wszystko, żeby tam być. Wiecie co ja muszę zrobić? Biblia mówi: tylko wytrwaj. Tylko wytrwaj. Oczywiście we wszystkich kościołach nas uczą w dobrych uczynkach. Tylko wytrwaj w życiu pobożnym. Nie. Biblia mówi: tylko wytrwaj w zaufaniu, w wierze. Wytrwaj w wierze, że ja jestem dobry, że ja zbawiłem cię, że krew mojego syna jest dla ciebie wystarczająca. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Wszyscy chrześcijanie to znają na pamięć, bo to się powtarza. 16, 3, 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg tak umiłował świat, Bóg taką miłością kocha świat, że dał swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest wszystko. Wierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa. Uwierz, że jest Twoim Zbawicielem, ale żeby uwierzyć w Niego, trzeba Go poznać. Musisz Go znać, bo bez tego nie ma wiary. Teraz Wam pokażę pewien przykład, jaki czasami ludziom podaję. I ludzie nagle, wiecie, co szczena im opadła i zaczynają rozumieć, co to jest wiara. Przeczytam jeszcze jeden wiersz, 18, a 17 jeszcze czytam. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Bóg nie posłał Chrystusa tutaj, żeby, wiecie co, bo niektórzy ludzie mówią: o, jego oczy są tak straszne, palące jak ogień. Tak, takie są. Jego język jest jak miecz obosieczny. Tak, taki jest. Ale nie posłał Bóg Syna na świat, aby świat sądził, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Chrystus przyszedł na świat zbawić świat.
zbawić każdego z nas. Mnie zbawił, takiego grzesznika. Kiedyś wam opowiem historię moją. Zobaczycie, jakiego grzesznika zbawił Bóg. 18 wiersz. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Dobrze słyszycie. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Ja nie będę sądzony, ja nie mam sądu. Wiecie dlaczego? Bo sąd nade mną się odbył na Golgocie 2000 lat temu, kiedy Chrystusowi przybili ręce do krzyża, przybili mu ręce, przybili mu nogi, wisiał rozciągnięty na krzyżu i modlił się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Tam się odbył sąd nad grzechem, nad wszystkimi grzesznikami, nad całym światem. W Chrystusie została umieszczona cała ludzkość, tak jak w Adamie ma początek cała ludzkość. Z plemnika Adama, z lędźwi Adama pochodzi cała ludzkość. Adam połączył się z Ewą i dał początek całej ludzkości. Rodziły się dzieci, dziewczynki, chłopcy, dziewczynki, chłopcy. Potem łączyli się w pary. Wtedy nie było problemu tego, że to jest w obrębie rodziny. Ale potem im grzech dalej rozwijał się, tym bardziej pojawiały się te problemy kazirodcze i na pewnym etapie Bóg powiedział: już dajcie już sobie spokój, niech to będą jak najdalsze te odgałęzienia, żeby nie powtarzać pewnych błędów genetycznych. I tak jak w Adamie jest początek całej ludzkości, tak w Jezusie jest początek całej ludzkości. Cała ludzkość, ponieważ w Jezusie zamieszkała cała pełnia bóstwa, boskości, tak jest napisane, to On może dać początek nowej ludzkości. I wiecie co? I każdy, kto będzie zrodzony z ducha, kto będzie poczęty z ducha, czyli rodzi się na nowo, każdy, kto się rodzi na nowo z ducha, ma życie wieczne. Bo Jezus powiedział wcześniej, w tym trzecim rozdziale jeszcze pisze tak. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, trzeci rozdział, piąty wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie, wcześniej jeszcze, przepraszam. Trzy. Odpowiadając Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeżeli człowiek się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, bo jak może ujrzeć Królestwo Boże, czy w ogóle cokolwiek ujrzeć Kaziu, którego nie ma? Jeśli Kazia nie ma, to nie może ujrzeć. I dlatego on mówi, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A dalej mówi, kawałek dalej, bo Nikodem tutaj, w rozmowie z Nikodemem to było, mówi, jak to się może stać? Co, ma wejść do łona matki i jeszcze raz się narodzić? On mówi, odpowiedział Jezus mu: zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tam nie może narodzić się na nowo, jeśli nie narodzi się z ducha. A tutaj, jeżeli się nie narodzi z ducha i z wody przez zanurzenie, czyli wyrazi wolę, podejmie decyzję: Boże, chcę być w Twoim Królestwie. Bo duch go tak napiera, w środku on to przeczuwa, on tego nie rozumie. Ale Bóg go rodzi, z ducha rodzi się. I jeżeli ktoś jest poczęty z ducha i w pewnym momencie poczuje tą potrzebę: Boże, chcę być z Tobą, chcę być dla Ciebie, chcę być zawsze z Tobą, chcę być w Twoim Królestwie, to się urodził z ducha. Jest narodzony na nowo. Wiecie, co to znaczy? Ma życie wieczne. Kto wierzy w Niego? I zobaczcie, co tu się zaczyna robić. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Nie będziemy tego analizować, bo to jest za dużo w tej chwili na pierwszy raz. Jeżeli chcesz być w tym królestwie, jeżeli chcesz mieć udział w wieczności, to skorzystaj z daru, z ofiarowanego Ci daru. Coś muszę Wam pokazać. Kiedyś tłumaczyłem jednemu rolnikowi, mojemu klientowi, tłumaczyłem
kwestię wiary. Co to jest wiara? Bo zadałem mu pytanie, czy pan jest człowiekiem wierzącym? Tak. Mówię, tak. Naprawdę jest pan wierzący? Tak. Wiecie co? Wyjąłem kartkę. Zwykłą kartkę papieru. Wziąłem długopis. No nie znajduję w tej chwili tutaj długopisu. Teraz spróbuję znaleźć. Mi latarka spadła. Ale to nic. Mamy ołówek, mamy długopis, mamy wszystko. Teraz ja spadnę. Wiecie co? I na tej kartce zadałem najpierw pytanie, czy ile, jaka kasa rozwiąże pana wszystkie problemy finansowe? Wszystkie. Spłaci pan już wszystkie maszyny, kombajny, ciągniki, spłaci pan ziemię, którą pan dokupił. No, ma pan w tej chwili tam ileś tych kredytów, ile kasy by pana zaspokoiło? On tak patrzy na mnie, wiecie co, zdumiony. I nie mówi nic. No to powiedziałem, że dobra, to ja tutaj spróbuję wstrzelić się w pana problemy. I piszę, proszę wypłacić panu Ryszardowi Kozłowskiemu kwotę 1 000 000. Napisałem, nie złotych, euro. I zrobiłem taki podpis, parawkę moją postawiłem. Datę napisałem i mówię, panie Ryszardzie, weźmie pan tę kartkę, pójdzie pan z nią do banku PKO BP. W najbliższym dużym mieście jest duży bank PKO BP. Proszę pójść do dyrektora banku i dać mu ten czek, tą kartkę. I on przeleje panu na konto, czy wypłaci w gotówce, jak tam pan będzie chciał. No w gotówce to nie, bo nie byłby przygotowany. Przeleje panu na konto 1 000 000 euro. I ten rolnik patrzy tak na mnie, jak na kosmitę, naprawdę. Nie wie, co w ogóle jest grane. I zadałem mu pytanie, panie Ryszku, czy pan wierzy, że może pan zrealizować ten czek w banku? To jest czek, to jest forma czeku. Nie jest to blankiet czeku, tylko jest to kartka. Wierzy pan w to? Tak patrzy na mnie. Mówi pan, z księżyca spadł. Ja mówię, tak. Nie wierzy pan, to jest normalne. Jak zadałem panu pytanie, czy pan wierzy w Boga, to pan mówi, tak, wierzę w Boga. A co pan wie o Bogu? No jest Bóg. No ale co pan o nim wie? Jest Bóg. To nic pan nie wie o Bogu. I mówię mu tak, wie pan co? Gdyby pan wiedział o mnie, że jestem taki bogaty jak Bill Gates, bogatszy nawet od Billa Gatesa, wiecie, ten niedobry człowiek, który w świecie dzisiaj próbuje no, światem zawładnąć, zawłaszczyć sobie świat. Albo Warren Beatty, taki miliarder też amerykański. Gdyby pan o mnie wiedział, że jestem taki bogaty, tylko mam kaprys, no, pracuję z rolnikami, kaprys miliardera. I gdyby pan wiedział, że dla mnie 1 000 000 euro komuś dać, to nawet nie zauważę tego, jako ubytek gdzieś na moim koncie, bo to są niezauważalne kwoty, 1 000 000 euro, co to jest. Gdyby pan o mnie to wiedział i gdyby pan wiedział, że mam zawartą umowę z dyrektorami wszystkich banków na całym świecie, że jak zobaczą mój podpis, moją parawkę, nawet na papierze toaletowym, na serwetce restauracji, to bez dyskusji mają realizować polecenie zapłaty z mojego konta. Ryzyko ewentualnych oszustw ja biorę na siebie, więc bank niczym nie ryzykuje. Gdyby to pan o mnie wiedział, to ile byłaby warta ta kartka? On tak patrzy, mówi, no 1 000 000 euro. O, czyli to, czy pan uwierzy, jest zależne od tego, co pan wie o tym, komu pan ma uwierzyć. Co pan o nim wie? Na ile go pan zna? Wiara? Z czego się bierze? Skąd? Biblia mówi, wiara się bierze z czytania i słuchania.
Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak człowiek czyta Słowo Boże i wsłuchuje się w głos Ducha Świętego, to jest Boży głos, który przemawia do człowieka i który albo potwierdza to, co jest w Biblii napisane, albo Biblia neguje ten głos Ducha. Trzeba wtedy odrzucić Ducha, bo to znaczy, że to jest fałszywa stacja nadaje. To nie ten Duch. To jest Duch z małej litery, bo jest masa duchów. Duchów złych, duchów demonicznych. One nadają ludziom i wiecie co? Dlatego jest tyle religii, jest tyle wyznań, jest tyle interpretacji Biblii, bo jest tyle duchów. I szatan wie, że każdemu trzeba dać na jego miarę uszyty garniturek. I on się będzie wtedy tym dobrze czuł. Wiara się bierze z czytania i słuchania. Jeśli będziesz czytać Słowo Boże i będziesz słuchać tego głosu, ten głos czasami mówi bezpośrednio do głowy, czy do serca, ten głos czasami mówi przez radio, słyszę coś i mówię, wow, gdzie ja to czytałem? Wiele razy doświadczyłem czegoś takiego. Ostatnio wam mówiłem o upadku Babilonu i o farmakei. Niektórzy ludzie mówią, a to takie tam pierdoły opowiada z bzdury. Farmakeja, akurat farmakeja, Bóg ci powiedział. Tak, Bóg mi powiedział, że farmakeja, to słowo, które tam jest użyte, dotyczy się tego, co się dzieje w tej chwili. Tych handlarzy Babilonu, którzy kupczą ludzkim życiem i zdrowiem. Mi to Bóg powiedział. Tobie musi powiedzieć to Bóg. Nie słuchaj Zbyszka Jałkowskiego. Bo Zbyszek cię może zwieść. Słuchaj Boga. Masz kolana i masz Biblię. Masz dwa elementy. Módl się, sprawdzaj i pytaj. Teraz mówię o zbawieniu, że kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Ja nie będę sądzony. Jeśli wytrwam w wierze, w zaufaniu, wytrwam w zaufaniu do tego mojego Boga, którego poznaję każdego dnia, gdzie z Nim, wiecie co, zbliżam się, gdzie jest mi z Nim coraz lepiej, gdzie doświadczam cudów, to nie będę sądzony, no bo trwam w tej wierze. Ktoś musiałby mi serce wyrwać, żeby tą wiarę mi zabrać. Tak samo jest z Tobą. Tak Bóg umiłował świat, że wysłał Syna swojego, żebyś Ty mógł, Ty mogła żyć wiecznie. Jeśli tylko uwierzysz, to uwierz w to. Ale żeby w to uwierzyć, trzeba poznawać Biblię. I dlatego mamy te spotkania. Bo w kościołach nie zawsze poznacie Boga. W kościołach poznacie mnóstwo różnych rzeczy, nie zawsze Boga. Jest wielu naprawdę pięknych kaznodziejów, którzy są z powołania. Bóg ich powołał i oni piękną pracę wykonują. Opowiadają Boga, opowiadają Chrystusa w tak piękny sposób, że ja jestem czasami zszokowany, jak piękne poznanie ma Paweł Goya na przykład. To jest taki pastor adwentystyczny, amerykański. On jest Rumunem z pochodzenia, teraz w Stanach gdzieś tam mieszka. Gdziekolwiek przechodzi ten facet, sypie tym ziarnem i wiecie co, zbory powstają. Coś pięknego. Jestem zachwycony. Walter Fite. Oglądam go od wielu, wielu lat. To jest taki grzebuła, badacz, który wiecie co, wygrzebał w tym świecie wszystko i wszystko wyciągnął na jaw. Pięknie pokazuje, jaki piękny jest Bóg, jaki dobry jest. Obnaża cały ten ciemny świat, te czeluści szatańskie, on to wszystko obnaża, pokazuje. Jest chroniony przez Boga, bo Bóg chroni takich ludzi. Nie pozwoli, żeby zginął taki człowiek, żeby go tam ktoś próbował zabić. Nie, to jest nie do zrobienia. Bóg chroni takich ludzi. Także to, co czytałem z 17 rozdziału, to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa, którego posłałeś. Poznanie Boga to jest życie wieczne. Nie modlitwy językami, bo są ludzie, którzy mówią, o, masz ducha, jak się modlisz na językach. Nie, wiecie co, ja w to nie wierzę. Biblia wyjaśnia, to jest jakaś stan, jakiś autohipnozy, sugestii. To są przeżycia emocjonalne. Ci ludzie naprawdę coś tam mówią.
czasami mówią takie rzeczy, że nie wierzcie w to, bo Biblia mówi wyraźnie, jeżeli ktoś się z was modli językiem, nieznanym językiem, to musi być w zborze ktoś, kto tłumaczy ten język, wyjaśnia. Widzieliście takie zjawisko? Bo ja jeszcze nie spotkałem. Byłem w wielu zborach, gdzie modlono się językami i pytałem, czy jest ktoś, kto wykłada. Nie, nie ma. No to odchodziłem. Wiecie co, nie mówiłem na głos, że to jest fałsz, żeby tym ludziom gaci nie zdejmować. Bóg musi im to pokazać. Pojedynczemu człowiekowi w rozmowie pojedynczej mogę to pokazać, wyjaśnić na podstawie Biblii. W liście do Koryntian, tam gdzie jest mowa o darach języka, tam Paweł wyjaśnia to bardzo jasno i klarownie, ale wiecie co, wielu z tych ludzi nie chce tego słuchać, bo sobie nazbierali nauczycieli, tak jak w liście, Paweł to wyjaśnia w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, bo wam pokażę to jak wejdę, wyjaśnia dlaczego tak jest. Drugi list Pawła do Tymoteusza. Gdzie to jest? O, jest. Czwarty rozdział. I on mówi tak do Tymoteusza, mówi: zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Królestwa Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce. Widzicie, gdzie jest problem? Ludzie sobie zbierają nauczycieli. Popatrzcie, ilu jest tych nauczycieli, ilu jest tych liderów rozmaitych kościołów, wyznań. Co gdzieś miasto, co jakiś bardziej utalentowany człowiek ma ten dar oratorski, krasomówczy i pięknie mówi, a ich to łechce w ucho. No to słuchają, ale nie jest to zgodne z Biblią. Bo sobie słuchają, wybierają nauczycieli, którzy mówią to, co ucho chce. Ale wy nie róbcie tego, bo ceną jest wasza wieczność, wasze zbawienie. Bo to życie tu i teraz, ono przeminie naprawdę bardzo szybko. Będziecie zdumieni, jak znajdziecie się w takim miejscu swojego życia, że będzie już tylko krok od śmierci. Możecie nie zdążyć zdać egzaminu, jeśli się nie uczycie przez całe swoje życie. Jeżeli nie weźmiecie sobie do serca tego, co jest naprawdę ważne, możecie się przejechać na tym. Chciałem wam opowiedzieć dzisiaj historię ze Starego Testamentu, ale chyba jej nie powiem, bo ona będzie za długa. Już 40 minut jest naszej rozmowy. Nie, tej historii wam nie opowiem dzisiaj. Ona pokazuje, jaki Bóg jest dobry. Pokażę wam inną historię ze Starego Testamentu też. Pokażę wam historię krótszą, ale ta historia wam pokaże co to znaczy znać Boga. Jak ważne jest znać Boga. Wiecie co, warto studiować księgi Starego i Nowego Testamentu. Szczególnie
szczególnie księgi Starego Testamentu, bo Nowy Testament jest komentarzem do tego, jak mamy rozumieć Stary Testament. Stary Testament to jest to, jak ludzie, szczególnie lud Boży, jak żyli z Bogiem albo bez Boga. Stary Testament pokazuje historię, w którą Bóg jest wpleciony w życiu każdego człowieka, czy wierzącego, czy niewierzącego. Pokazuje, jakie to przynosi potem następstwa i konsekwencje. Natomiast Nowy Testament jest komentarzem do tego, jak mamy te rzeczy rozumieć. I teraz wam pokażę krótką historię, no tak, żebyśmy się do tej godziny zmieścili, bo nie chcę was zanudzać, zamęczać. Jest taka historia zapisana w drugiej Księdze Królewskiej. Jest to historia proroka Elizeusza, który miał umrzeć. Do którego przyszedł król Joasz, izraelski król. Przeczytam wam najpierw tą historię króciutką, a potem wam spróbuję ją tak zrelacjonować, pokazać wam, co Bóg mi w tym pokazał, żeby ona stała się dla mnie zrozumiała i czytelna i żebym wyciągnął stąd jakąś lekcję dla samego siebie. To jest 13 rozdział drugiej Księgi Królów Królewskiej, 13 rozdział, od wiersza 14 przeczytam do 19. To nie jest długi kawałeczek. Przeczytamy sobie to i pamiętacie, jak wam mówiłem przy siewcy w poprzednim odcinku, jak opowiadałem w szóstym chyba odcinku, tak, opowiadałem o siewcy i o tym, że mamy sobie fabularyzować, że mamy wkręcać sobie film. To, co czytamy, musimy widzieć, zobaczyć to na żywo. I wtedy jesteśmy w stanie odczytać, co tam jest napisane. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, prorok, Boży prorok, jeden z największych proroków, zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć. Tak, ludzie wierzący, ludzie wiary umierają na chorobę. Tam nie musi być cudu uzdrowienia. Nie, Elizeusz nie dobijał się o to. Udał się do niego Joasz, król izraelski. To jest ten czas, kiedy Izrael i Juda były podzielone. Izrael 10 pokoleń, Juda jedno pokolenie, no tam powiedzmy dwa pokolenia. Izrael wielki, liczebnie, ale bardzo spoganizowany, dlatego że tam królem został Jeroboam, człowiek, który Izraelita, tylko za wiele lat siedział w Egipcie i tam nasiąknął. Egiptem, tym światem nasiąknął i niestety zgubił Boga. I to był Izrael. I to, co on zasiewał w tym Izraelu, to była masakra. Wiecie co, dzisiaj trzeba uważać na to, bo my żyjemy w świecie, żyjemy w Babilonie i przesiąkamy Babilonem. To jest bardzo poważny problem. Dlatego jeśli ktoś do was przyjdzie i będzie się powoływał na swoje chrześcijaństwo, sprawdzajcie, w czym on żyje. Sprawdzajcie, jak żyje. Sprawdzajcie, jakie wartości wyżywa. Jak to się odbija w jego domu. Jakie są relacje z żoną i z synami, z dziećmi. Bo nie oszuka. Dzieci nie oszuka. Bo dzieci mu wygarną. Moje dzieci nie dadzą się oszukać. Ja na zewnątrz mogę być, o tak jak tutaj z wami teraz. Ubrałem sobie cudowny garnitur, maskę założyłem, chrześcijanina, piękny, uduchowiony człowiek. Ale moja żona i moje dzieci, jak tego będą słuchały, jeśli posłuchają, to powiedzą, tata, co ty chrzanisz? Wypunktują mnie, bo mnie znają. Bo Paweł mówi, jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem dobrze zarządzać, dzieci trzymać w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Także sprawdzajcie tych swoich liderów i tych wszystkich swoich cudownych ludzi, czy płacą podatki, czy gdzieś na lewo załatwiają, sprowadzają sobie samochody z zagranicy z pominięciem podatku. Sprawdźcie. Bo jeśli Bóg chce dać swojemu kaznodziei samochód, to dostanie. Dostanie. I dostanie na podatek, dostanie wszystko. Ale to będzie wszystko uczciwe, prawe, zgodne z Bożym prawem, z Bożymi zasadami, z uczciwością. To jest naprawdę ważne. Bierzcie sobie to do serca. Sprawdzajcie. Jak w pokera.
Sprawdzam, bo ceną jest wasze życie wieczne. Nie dajcie się nabrać. No i przyszedł ten król izraelski, czyli z tego gorszego, z tej gorszej części narodu wybranego. I płacząc nad nim, rzekł: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Króciutko wam opowiem, bo to musielibyśmy czytać tu długi kawałek. Joasz był królem bojaźliwym. To był chłopiec, który niestety był małoletni, jak objął władzę królewską. Ja aż patrzę, czy tu gdzieś jest wspomniane. No, musielibyśmy się cofnąć. Dobra. On był bojaźliwy. On nie znał Boga. On nie znał Boga. Miał tam dobrych nauczycieli, ale nie przywiązywał do nich wagi, bo miał więcej złych doradców i tak naprawdę on Boga nie poznał. Ale on opierał swoje zaufanie na proroku, zaufanie do Boga na proroku Elizeuszu, który był prorokiem z Bogiem chodzącym bardzo blisko. Bardzo blisko. Elizeusz, posłuchajcie sobie, poczytajcie drugą księgę królewską, historię Elizeusza. Niezwykły prorok, naprawdę. Joasz wiedział, że jak Elizeusz powie coś, to tak będzie. Jak on powie: tak mówi Pan, to znaczy, że tak mówi Pan. I tu nagle Elizeusz umiera. A tutaj dookoła Aramejczycy, naprawdę pogańskie, złe narody, źli ludzie, potwory, które zrobiłyby wszystko, żeby zjeść żywcem każdego Izraelita, każdego Żyda, każdego chwalcę Boga. Szatan tak robi. Szatan chce zniszczyć za wszelką cenę. No i ten lękliwy chłopak przyszedł i mówi: ojcze mój, rydwanie Izraela. Elizeuszu, ty byłeś ostoją Izraela. Co teraz? Co ja? Co teraz? Konnico jego. Elizeusz nie dyskutuje z nim, bo zna go. On go prześwietla, wiecie co, patrzy przez na niego i prześwietla go na wylot. Nie dyskutuje z nim, tylko mówi: rzekł do niego Elizeusz, przynieś łuk i strzały. On tam pewnie gdzieś w sieni zostawił łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł król izraelski do króla izraelskiego: połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla. Wiecie co? Ciekawa rzecz. Ja może przeczytam najpierw to do końca, a potem sobie przeanalizujemy. Potem rzekł: otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla judzkiego: uderz nimi o ziemię. I uderzył 3 razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł: należało 5 albo 6 razy uderzać, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko 3 razy pobijesz Aramejczyków. Wiecie co, czytałem to i mówię: Boże, o co tu chodzi? Czemu się wściekł Elizeusz? No czemu się wściekł? No zrobił to, co mu kazałeś, to czemu się wściekasz na niego? Boże, o co tu chodzi? Po co taka historia? Po co taka historia w Biblii, w Twoim słowie? Czego to mnie ma nauczyć? To jakaś paranoja jest. Nie mogę tego zrozumieć. I zawsze wtedy słyszę: módl się i czytaj jeszcze raz. No dobra, no to modlę się, zamykam oczy: Boże, no o co tu chodzi? Ja naprawdę Cię nie rozumiem. To jest coś, czego nie pojmuję. No czemu ten się wściekł? W ogóle po co ta inscenizacja cała? O co tu chodzi? I znowu módl się i czytaj. I znowu modlę się: Panie, no będę czytał, dobrze, ale proszę Cię o zrozumienie tego. Wiecie co, i za którymś razem czytam i nagle takie Dobromir pomysłowy, Dobromir, nagle jasność, światło, nagle błysk światła i jest. I jest. Elizeusz jest schorowany, ma umrzeć niebawem, ale jeszcze ma tyle siły, że jak każe Joaszowi, którego on widzi, że jest przestraszony, który jest zagubiony, każe mu położyć ręce na łuku,
rękę, połóż swoją rękę na łuku, to on swoje ręce składa na rękę króla. Wiecie co? Królewską rękę nie każdy może dotknąć. Joasz w ogóle wszedł sam. Zostawił wartowników, ochronę osobistą zostawił za drzwiami i jest sam. Pewnie się krępował, wstydził się pokazać, że on się boi. No bo to wiecie, to siara. To jest siara, jak król pokazuje, a tutaj wiecie, ochrona patrzy, a on taki wylękniony. To nie przystoi królowi, zostawił ich za drzwiami. Jak Elizeusz kładzie swoje ręce, swoje stare ręce schorowane na rękach króla, to przekracza pewną granicę, granicę bliskości. Każdy ma swoją granicę intymności. Podejdźcie do człowieka i przybliżcie swoją twarz do jego twarzy. Zbliżcie się. To się odsunie odruchowo. Albo człowiek, którego no może trochę znacie, chwyćcie go nagle za dłoń. Przekraczacie pewną granicę intymności takiej. Ale on to zrobił celowo i świadomie, bo pokazał mu: jestem z tobą. Jestem z tobą. Ty mnie masz za Bożego proroka, za posłańca Pana. Ja jestem z tobą, więc prawo przechodniości. Kto jest z wami, jest ze mną. I on musiał poczuć taki, wiecie co, takie drżenie, wstrząs taki. I potem rzekł do niego: otwórz okno na wschód. Czyli musiał mieć okno na, nie wiem, może na cztery strony świata. Otworzył okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł do niego: strzelaj. No i król bierze strzałę, cięciwę, naciąga i ciu, poszła strzała. I Elizeusz mówi na to tak: strzała zwycięstwa od Pana. Strzała zwycięstwa od Pana. Nie ode mnie, od Pana. Pobijesz nad, strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. To, czego się boisz, ten problem jest już rozwiązany. Tylko wierz. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. To jest definicja wiary z listu do Hebrajczyków. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego oczekujemy. Przeczytam jeszcze dokładnie, bo mogę coś tam pomieszać. List do Hebrajczyków, 11 bodajże rozdział. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czy mógł on widzieć w tym momencie, jak leci strzała, że to jest zwycięstwo nad Aramem? No nie, bo tego nie widać. Aramejczycy są gdzieś tam za granicą. Ja jestem tutaj w pokoju u Elizeusza. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. W domyśle jest: tylko wierz, tylko ufaj, bo to powiedział Pan. Tak mówi Bóg. I teraz Bóg go sprawdza. Sprawdza Joasza. Bo zawsze tak jest. Przychodzi sprawdzenie. Kiedy ja się dowiedziałem, że mam raka, Bóg mówi: sprawdzamy go. Bo aniołowie chcieli wiedzieć, że to, co ja mówię, że jestem pewny mojego zbawienia, te kazania, które głosiłem przez wiele lat, że ja wiem, co mówię. Bóg we mnie wierzył. Wiecie dlaczego? Bo on zasiał ten posiew Boży w moim sercu. Bóg wierzył we mnie, ale aniołowie nie. A najbardziej to się przyglądały czarne demony. I mówią: no, Fiołkowski, co ty? No, dotknij go tylko. Uderz go tylko. Odbierz mu życie. Niech umiera. Załatwimy go. Zobaczysz, jak on ci wierzy. Wtedy zobaczysz, jak ci wierzy. I było, sprawdzam. Umierałem. Umierałem i świadomie umierałem. Wiedziałem, że umieram. I tu przyszło sprawdzenie. Następnie rzekł: zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego: uderznij mi o ziemię. I Joasz bierze ten kołczan ze strzałami. Raz, drugi, trzeci. I patrzy na Elizeusza, o co chodzi. Przestał. No uderzył, no zrobił. Nawet więcej niż raz. Uderzył trzy razy. Wtedy rozgniewał się
Napisze, i uderzył trzy razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży i rzekł do niego, należało pięć albo sześć razy uderzyć, wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie. Lecz teraz tylko trzy razy pobijesz Aramejczyków. Wiecie co? Jakbyście się dowiedzieli, przychodzi żona do domu, albo mąż do domu i mówi, kochanie, kochanie, jesteśmy bogaci, wygrałem milion. Główna wygrana, nie, 12 milionów, główna wygrana. Jeżeli macie żonę, czy macie męża, który jest wiarygodny, który was nigdy nie oszukał, nie robił sobie nigdy, przepraszam, jaj z was, to jak byście zareagowali? Bierzecie go w ramiona, skaczecie, tańczycie, wow, hurra, wow, wow, wow. Jak murzyni reagują, kiedy ktoś im powie, Bóg cię kocha, Bóg cię naprawdę kocha. Jak to trafia prosto do ich serca. Jak murzyn reaguje? Wow, wow, alleluja, alleluja, chwała Panu. To jest autentyczna, szczera radość, która wypływa z serca. Nie mówię o tych wszystkich pentakostalnych radościach, które są reżyserowane tak naprawdę, które są autohipnozą jakoś. To nie jest wiara. To nie wynika z wiary. Ja mówię o autentycznej, szczerej wierze. Kiedy ktoś mówi naprawdę z serca, to wiecie co, to tryska, to widać. Piszecie mi czasami w komentarzach, że widzicie, że Duch przemawia. Ja wiem, że Duch przemawia przeze mnie, bo ja nie mówię tego od siebie. Ja nie buduję swojego wizerunku, nie dbam o moją chwałę, bo moja chwała, ja nikim nie jestem, ja jestem śmieciem, ale śmieciem bardzo cennym, bo Jezus za mnie zapłacił swoim życiem, swoją krwią. Taki śmieć. Znam swoją wartość. I kiedy mówię do was, kiedy teraz mówię do was, ja wiem, co do was mówię. Bóg mi dał zrozumienie tego kawałeczka, tych kilku wierszy, od 14 do 19, pięciu wierszy. A 3, 4, 5, 6, sześciu wierszy, sześciu wersetów. Dał mi zrozumienie. Jak ja to zrozumiałem, to powiedziałem, wow, Boże, niesamowite. Wiecie co, iskra, poleciała iskra prosto w moje serce. Ja byłem taki szczęśliwy. Boże, to o to tu chodzi. To chodzi o to, żeby wierzyć, żeby ufać. To nieważne, że Elizeusz umrze. Bóg stoi za mną, jest ze mną. Nie muszę się bać Aramejczyków. Czy ja mam się bać tych wszystkich oszołomów dzisiaj, którzy chcą wyszczepić cały świat? Jeśli Bóg jest ze mną. Mogą mnie rozedrzeć na strzępy, mogą to zrobić, nie ma problemu. Ale nie zabiją mnie, mojego życia, które jest z Boga we mnie i które, jak mnie zabiją, będzie skryte w Bogu. Już tego nie są w stanie mi zabrać, krzywdy zrobić. Jeżeli chcesz mieć tą wiarę, tą pewność, to zaufanie, takie zaufanie do Boga, czytaj. Czytaj to słowo. Czytaj. Jak nie rozumiesz, módl się. Bóg ci odpowie. Bóg słyszy każdego człowieka. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. Przeczytam wam jeszcze raz dokładnie, który wiersz to jest. 9 wiersz, Ewangelia Jana 1:9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Chrystus jest tą światłością. Chrystus, w którym mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Ten Chrystus, Jego Duch oświeca każdego człowieka. Ta światłość przyszła na świat. Kiedyś, 2000 lat temu. Teraz poszedł i jest w świątyni w niebie. I tam wstawia się za nami. Biblia to tłumaczy bardzo wyraźnie w wielu miejscach. Cały obraz służby świątynnej pokazuje to. Potem w listach Paweł to wyjaśnia w wielu miejscach. Jest świątynia w niebie. Tam wstawia się za nami Chrystus. Pełni tą służbę orędowniczą. Czy to jest dosłowny budynek? Nie wiem, nie wnikam w to. Nie sądzę. Myślę, że to jest pewien schemat myślowy. Ale jest tam świątynia w niebie, gdzie Chrystus się za nami wstawia. I ja, jak rozmyślam nad tym, to mówię, Boże, mam cały czas kogoś, kto się za mną wstawia. Jak upadnę, to jest pośrednik. Bo będzie moment, kiedy Jezus wyjdzie ze świątyni. Już wtedy nie będzie pośrednika. Już nie będzie nikogo, kto by się wstawiał. Ale ten sam Jezus powiedział, jak odchodził, mówi, wrócę do was i będę z wami na wieki. W jaki sposób? Duchem swoim.
I on powiedział, ja duchem moim będę. I w innym miejscu mówi, poślę wam pocieszyciela, ducha prawdy. Duch, który prowadził proroków, który przemawiał tu przez Elizeusza, który przekonywał Joasza do tego, że zwycięstwo, masz zwycięstwo nad Aramem, masz zagwarantowane. To był duch Jezusa, duch Boga, duch Boży przekonywał go, ale ten chłopak nie uwierzył. I potem Elizeusz umarł rzeczywiście, a Joasz faktycznie 3 razy zwyciężył Aramejczyków, potem już nie. I potem była bieda. Tego nas chce nauczyć Biblia. Chce nas nauczyć bezwzględnego zaufania i chce nam pokazać, żebyśmy się nie bali okazywać radości z naszej wiary. Żebyśmy się nie chowali z tym. Żebyśmy dawali wyraz naszemu zaufaniu i naszej wierze. To będzie wtedy docierało do ludzi. My jesteśmy przed ogromnym wydarzeniem. Tym wydarzeniem jest druga pięćdziesiątnica. Wylanie Ducha Świętego na lud, który zna swojego Boga. Bóg wyleje na nas swojego ducha. Będziemy głosili z potężną mocą. Ludzie będą się nawracali. Tysiące ludzi będzie się nawracało. Ale tysiące ludzi, tych w cudzysłowie wierzących, będzie prześladowało ten ruch i tych ludzi z tego ruchu. Bo powiedzą, to są fanatycy. To są foliarze. To są nienormalni ludzie. Ludzie, kogo wysłuchacie? Takich oszołomów, co wam mówią, żeby się nie szczepić? Albo co wam mówią, nie bójcie się niczego? Nie bójcie się COVID-a, bójcie się Boga? Będziecie słuchać takich oszołomów? To będą najwięksi prześladowcy z naszych braci. Będą się wywodzić. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. Ale to nie ma znaczenia. Oni mieli swój czas. Nie skorzystali z tego czasu. Odrzucili ducha łaski, bo my żyjemy w tej chwili w nurcie takich wydarzeń, gdzie Bóg bardzo mocno przekonuje, bardzo mocno napiera na umysły i na serca ludzi, żeby ludzie mogli zobaczyć, gdzie są. My żyjemy tuż przed przyjściem Chrystusa. To NWO, New World Order, tak? To NWO chce swoją tą agendę zamknąć do 30 roku. To jest 8 lat zostało. A być może nie zdążą do 30, bo może Jezus przyjdzie wcześniej. Spotykam ludzi, którzy wyczytali bardzo ciekawe rzeczy, bardzo piękne rzeczy. Ludzie, którzy są znikąd, można by powiedzieć. Naprawdę znikąd. Pytam się, gdzie ty jesteś? W jakimś kościele, w jakiejś denominacji? Nie, nie, my się spotykamy po domach i wiesz, bo mamy takich znajomych. I Bóg nam kazał czytać, Bóg nam kazał badać, czytamy. I takie ciekawe rzeczy wyczytujemy. I czytają w proroctwach, jeżeli znajdę, to wam przeczytam. Ale nie wiem, czy to znajdę. Jak mi to pokazali, dziewczyna taka napisała do mnie na Messengera. Wiecie, co przeczytałem i normalnie gdybym nie był na łóżku, to bym przynajmniej usiadł albo upadł. Takie piękne to było. Takie niesamowite. To było takie niesamowite. I nie znajdę w tej chwili. Obiecuję, że w następnym spotkaniu, jak będę mówił, to znajdę to i przeczytam wam. Wiecie co? Bóg sam budzi ludzi, sam powołuje. Nie rezygnujcie z adwentystycznych wykładów czy kazań. Słuchajcie. Badajcie ze słowem, czy tak się rzeczy mają. Musicie się nauczyć przesiewać. Jest wielu zwodzicieli, naprawdę wielu, ale cała ta teologia adwentystyczna, ona jest najbliższa prawdy, uwierzcie mi. Nie musicie stawać się adwentystami. Jeżeli oczekujecie na przyjście Chrystusa, jesteście adwentystami. Jeżeli zaczniecie święcić szabat zgodnie z przykazaniem, nie tylko nie kraść i nie cudzołożyć, ale również święcić szabat, bo to jest
integralna część. 10 przykazań, 10 przykazań to są dwie tablice. Wszystkie są ważne. Nie 9 albo 8. 10. To będziecie adwentystami dnia siódmego, czyli oczekującymi na przyjście Chrystusa, zachowujący sobotę. Bo kiedyś sobota będzie linią demarkacyjną, która podzieli świat. No, ale do tego kiedyś tam dojdziemy. Badajcie słowo, módlcie się. Nie potrzebujecie naprawdę nikogo i niczego do tego, żeby zbliżyć się do Boga i żeby poznać prawdę. Bóg jest przy was, bo w Bogu chodzimy i poruszamy się, Paweł mówi. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Jest bardzo blisko każdego z nas. Jezus jest tam w świątyni niebiańskiej, ale Duchem swoim jest cały czas tu obecny. Czy to są trzy osoby? Nie wiem. Jest to osoba obecna tutaj. W świątyni w niebie jest to osoba obecna tam. Na tronie jest Ojciec i przygotował miejsce po prawicy dla Syna. Jest to trzecia osoba, można powiedzieć, ale Trójca nie. Nie wierzę w Trójcę w tym pojęciu. Jak sobie zbadacie, gdzie ludzie wiedzą, jak Bóg jest skonstruowany i mówią, to jest Trójca. Nie. Ja w to nie wierzę. Jak mnie ktoś pyta, czy Jezus jest Bogiem, oddaję Mu cześć boską, bo należy Mu się, bo jest dla mnie jest Bogiem. Absolutnie jest Bogiem. Czy Duch Święty jest Bogiem? Absolutnie dla mnie jest Bogiem. Czy Ojciec jest Bogiem? Absolutnie, Ojciec jest Bogiem. Jest jeden Bóg. Nie wiem, na czym to polega. W liście do Koryntian jest taki ciekawy tekst, który może spróbuję się kiedyś do niego przymierzyć. Jest dla mnie bardzo trudny i zagadkowy. Przeczytam wam go, żebyście wiedzieli, o czym teraz mówię. Drugi list do Koryntian, końcówka. Coś, czego jeszcze nie rozumiem, ale ktoś rozumie i mi będzie chciał wyjaśnić z radością. Przepraszam, to jest pierwszy list do Koryntian. To jest rozdział 15, tak? 15, od 22 wiersza. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Czyli rób wszystko, żebyś był Chrystusowy w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, kto? Ojciec. Ojciec wszystko poddał pod stopy Syna, pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, gdy Ojcu zostanie wszystko poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Rozumiecie to? No ja nie. Ja nie rozumiem tego. Ja co rozumiem z tego, to tylko to, że Jezus wszystko odda Ojcu, ale będzie z nami taki, z ciała cały czas, dotykalny. Będziesz mógł się do Niego przytulić, będziesz mogła się do Niego przytulić, będziesz mógł Go objąć, będziesz mogła Go objąć, będziecie mogli razem iść pod rękę, pogadać. Jezus do końca zostanie w ludzkim ciele. W innym, po przemienieniu, to jest ciało uwielbione. My będziemy mieli takie ciała też, ale Jezus będzie z nami na ziemi mieszkał. Wyobrażacie sobie to? Ja nie wiem, co to znaczy. Ja tylko jestem wzruszony do głębi, że Boży Syn dla nas zrobił coś takiego. Raz, że poszedł, zapłacił, oddał swoje życie, umierał śmiercią wieczną. To, co on robił, to, co przeżywał wewnętrznie, to była wieczne, to było umieranie na wieczność, bo ja nie umierałem śmiercią wieczną. Ja umierałem śmiercią snu. Ja wiedziałem, że będę obudzony. On nie wiedział, że będzie obudzony. I do końca zostanie z nami, taki jak my. Kurczę, nieprawdopodobne. Co za Bóg. Co za Bóg. Dobrze, dzięki. O. Rozgadałem się, godzina 15 minut.
Nie chciałbym wydłużać tych spotkań, bo mam świadomość, że możliwości człowieka są ograniczone. Kończę. Dzięki serdeczne i bądźcie z Bogiem. Niech was Bóg strzeże i chroni i wszystko wam objawia. Amen. Że ktoś mi pomaga w czasie najcięższych prób. Wiem, że ktoś mnie widzi, wiem, że ktoś się troszczy, bo ktoś mnie prowadzi poprzez najciemniejszą noc. Świat nie jest snem, stworzenie o tym zapewnia mnie. Jeśli ten świat istnieje, to wiem, że Bóg na pewno jest. Wiem, że On mi pomaga w czasie najcięższych prób. Wiem, że On mnie widzi, wiem, że On się troszczy, bo to On mnie prowadzi poprzez najciemniejszą noc.